Na początku chciałem Ciebie zapytać o takie podstawowe informacje. Ile masz wzrostu? W jakim jesteś wieku? Jaką masz wagę? Nazywam się Maksym Riznyk, mam 176 cm wzrostu, 92 kg, jeżeli chodzi o moją wagę. Mam 29 lat i 43 cm w bicepsie. Gdybyś mógł jeszcze nam zdradzić, skąd pochodzisz? Pochodzę z Ukrainy. Mam jakieś 200 km od Kijowa. Jest to miasto Lubnie, Poltawski obwód. Taka ciekawostka, w Ogniem i Mieczem jest tam taka scena, gdzie jeden z głównych bohaterów właśnie wykrzykuje takie hasło, że jadę na Lubnie, nie? Bo tam miał jakieś takie właśnie spotkanie, zorganizowanie wojska, więc moje miasto też. Jest to jedno z najstarszych też miasteczek w Ukrainie, bo w 988 roku są pierwsze wspomnienia w źródłach historycznych. To jeszcze nam zdradź, w takim razie, kiedy przyjechałeś do Polski? Do Polski przyjechałem na studia 12 lat temu, w 2010 roku, a moja pierwsza wizyta była w 2008, ale jako taka, powiedzmy, turystyczna. I jakie to były studia? Jestem magistrem handlu zagranicznego na międzynarodowych stosunkach gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, no a na co dzień jestem trenerem. To jak to się stało, że trafiłeś w takim razie do serialu? Była to jedna z moich takich, było jedno to z moich marzeń, ponieważ jeszcze w Ukrainie, kiedy mieszkałem, w szkole mieliśmy swój kabaret, swój taki mały teatr. Z kabaretami nam się udawało zdobywać tam pierwsze miejsca, jeżeli chodzi o takie małe konkursy. Nawet były plany, żeby iść na studia właśnie aktorskie w Kijowie, no ale jak to się mówi, rodzice wiedzą najlepiej, co dla ciebie jest dobre w życiu, więc nie poszedłem w tym kierunku, że tak powiem, jak moje serce chciało, tylko według takich wskazówek mojej rodziny. No a już tutaj, jak przeprowadziłem się do Krakowa, no to padła taka decyzja moja, żeby zapisać się właśnie do agencji, no i chodziłem na różne castingi, no i udało się i jestem tutaj. Pewnie też nasze czytelniczki chciałyby wiedzieć, czy jesteś osobą zajętą, czy wolną. Jak to się mówi, skomplikowane. Mam syna 5-letniego, w maju będzie miał 6 lat, ale no po prostu moja historia się potoczyła tak, że jesteśmy w trakcie rozwodu. Czy ta wybranka jest w Polsce, czy na Ukrainie? W Polsce, tak. Moja była żona, tak, ona urodziła się w Krakowie, pochodzi z Krakowa. Drodzy widzowie, serialowy Max z Sekretów Życia zaprasza Was do oglądania emisji o 16:55. Oczywiście subskrybujemy przeambitnie.pl, na YouTubie, komentujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia na antenie.